Bogowie i czempioni. Służba bogom chaosu zapewnia wielkie korzyści, ale niesie ze sobą ogromne ryzyko. Ci, którzy decydują się poświęcić swe życie mrocznym potęgom, oddając swe ciała i dusze we władanie zgubnych mocy, zostają czempionami chaosu. W obrębie osnowy podobne do siebie myśli i emocje gromadzą się razem, przypominając spływające po skalnej ścianie strumienie wody. Tworzą potoki i wiry cierpienia oraz pożądania, rozlewiska nienawiści i strugi dumy. Przez miliardy lat fale te płynęły niepohamowanie przez przestrzeń osnowy, by w końcu dać początek istotom powstałym z wypełniających ją substancji. Te kierujące się instynktem bezkształtne istoty zyskały podstawę świadomości i tak narodzili się bogowie chaosu. Ogromne byty powstały z marzeń i koszmarów świetlników. Rasy zamieszkujące galaktykę stawały się coraz silniejsze. Wraz z nimi rozwijały się ich nadzieje i marzenia, ich gniew i ich wojny, ich miłość i nienawiść, stanowiąc pożywienie dla coraz to potężniejszych bogów chaosu. Wreszcie bogowie wtargnęli do snów śmiertelników, domagając się, by ci ich wychwalali i im służyli. Bóg chaosu może rosnąć w siłę tylko dzięki czynom i myślom śmiertelników. Ci, którzy czczą któregoś z bogów chaosu i postępują tak, że staje się jeszcze potężniejszy, otrzymują od niego niezwykłe podarunki, nadzwyczajne moce, a w końcu, choć nie każdy dostąpi tego zaszczytu, nieśmiertelność. Podczas gdy bogowie chaosu walczą ze sobą w obrębie osnowy, ich zwolennicy toczą wojny w świecie materialnym. Zwycięzcy tych bitew jeszcze bardziej zwiększają potęgę swych nieziemskich władców, choć często zdarza się i tak, że plany bogów chaosu nie wymagają zwycięstwa. Wystarczy poświęcenie i udział w boju. Dusze umierających zwolenników chaosu nie więdną i nie znikają w osnowie jak dusze innych ludzi. Zamiast tego zostają pochłonięte przez bogów, których byli wyznawcami, by jako nieśmiertelna energia istnieć po wsze czasy, zwiększając wieczną potęgę chaosu. Czempioni chaosu. Cześć bogom chaosu oddają miliardy wyznawców. Większości z nich bogowie chaosu dają po prostu szansę na zdobycie władzy i bogactwa we wszechświecie, gdzie rzeczy te uzyskać niełatwo. Pewna liczba kobiet i mężczyzn zostaje jednak wojownikami bogów chaosu. Czempionów chaosu charakteryzuje głęboka, gorąca wiara w swych bogów, a ich oddanie jest całkowite. Przysięgają bowiem bronić chaos do samej śmierci. Ludzie, którzy decydują się zostać czempionami chaosu, skazują się na egzystencję w służbie wybranej mrocznej mocy. Ci, którzy zdołają zadowolić swego boga, stają się niezwykle potężni. Tych, którzy zawiodą, czeka wieczne zapomnienie. By zdobyć przychylność swego boga, czempion chaosu gotów jest posunąć się do wszystkiego, nieważne jak podły i ohydny miałby to być czyn. Czempion chaosu nie tylko sławi i czci bogów chaosu, ale poświęca im życie i duszę, oddając swoje istnienie w zamian za moc i opiekę. Uzbrojony w wiedzę i siłę chaosu, czempion może prowadzić całe armie, podbijać światy, by w końcu osiągnąć nieśmiertelność. Jednocześnie bogowie, którzy wybrali go sobie na czempiona, mogą na niego wpływać tak, że realizując swoje ambicje, powiększać będzie ich potęgę. Czempioni są przywódcami sił chaosu, a większość z nich należała niegdyś do Adeptus Astartes. Ironią losu jest to, że umiejętności, które czynią kosmicznych Marines najwspanialszymi obrońcami Imperatora, zapewniają im także powodzenie, gdy przejdą na stronę chaosu. Transformacje, którym poddawani są kosmiczni Marines, powodują, że ich ciała stają się silne i sprężyste, odporne na mutujące wpływy chaosu i pozwalają lepiej znosić kaprysy mrocznych mocy. Podobnie jak poddawane działaniu starożytnych technologii ciała, tak i umysły kosmicznych Marines zostają zmodyfikowane, zapewniając niewiarygodną zdolność skupienia i siłę woli. To cechy niezwykle przydatne w przypadku kogoś, kto pragnie zostać czempionem chaosu. Ci bowiem, którym brak zdolności jasnego myślenia i siły psychicznej, niezbędnej, by osiągnąć sukces, utoną w wirującej anarchii chaosu lub zostaną obaleni przez ambitnych i bezlitosnych podwładnych. Bandy chaosu. Z wyjątkiem kilku, którzy służą Kornowi, czempioni chaosu nie żyją i nie walczą w pojedynkę. Przyłączają się do nich inni wyznawcy chaosu, czy to z woli bogów, czy dzięki rosnącej chwale i reputacji danego czempiona. Tworzą oni bandy chaosu, które pod względem liczebności mogą czasami rywalizować nawet z regimentem Gwardii Imperialnej.
Najlepsi czempioni mają pod swoją komendą potężne armie oddanych wojowników. Bandy kosmicznych Marines Chaosu składają się głównie z żołnierzy walczących wcześniej w tych samych legionach lub zakonach. Nierzadko bywa jednak i tak, że wspólny cel w służbie z zgubnym mocą chaosu znajdują renegaci z bardzo różną przeszłością. Bandy rywalizują ze sobą w takim samym stopniu, w jakim walczą przeciwko obcym i siłom Imperium. W oku terroru trudno o zasoby i surowce, a sprawowanie kontroli nad miastami, kontynentami i całymi planetami to niezbędny warunek utrzymania władzy. Najważniejsza jest jednak przychylność bogów chaosu. Dlatego też czempioni i ich bandy nieustannie muszą dawać dowody oddania swym patronom. Bogowie wynagradzają czempionów za niszczenie wrogów i wykonywanie trudnych misji. Na demonicznych planetach w oku terroru setki band walczą między sobą o piekielne artefakty, starożytną wiedzę, potężną broń oraz machiny wojenne. Toczą nieustanny bój o to, kto złoży większe ofiary na ołtarzu swego boga i otrzyma moc przyzywania demonicznych wojowników. Niewalczący pomiędzy sobą kosmiczni Marines Chaosu stają się poważnym zagrożeniem dla zwolenników Imperatora. Nieustannie się przemieszczają, mordują i rabują, nikomu nie okazując litości. Z ukrytych w polach asteroid baz, powierzchni opuszczonych księżyców czy pokładów pochodzących jeszcze sprzed herezji Horusa, okrętów, wypatrują bezbronnych ofiar w większej liczbie, gromadząc się tylko tam, gdzie można zadać brutalny cios znienawidzonemu Imperium Ludzkości. Przemiana w pomiot i w demona. Każdy czempion może pójść jedną z trzech dróg i z nią właśnie nierozerwalnie związany jest jego los. Życie poświęcone w walce jest niebezpieczne i większość czempionów, którzy się na nie zdecydują, polegnie na polu bitwy. Zostaną zapomniani przez bogów, lecz mogą liczyć na to, że zwolennicy i towarzysze uwiecznią ich w legendzie. Ci czempioni stają się niczym więcej niż krwawą ofiarą na ołtarzu chaosu. Nigdy nie zdołają osiągnąć zamierzonych celów i zadośćuczynić swym ambicjom. Czempion chaosu, który przeżyje wiele bitew, zdobędzie przychylność swego boga. Może ona przybierać różne formy. Niektórym bogowie ześlą więcej zwolenników. Wystarczająco pojętni mogą nauczyć się potężnych zaklęć, choć prawdą jest, że wcześniej czy później dostęp do nich uzyskują wszyscy czempioni. Większość darów, jakie czempioni otrzymują od swych bogów, przybiera formę mutacji ciała. Niektóre z nich okazuje się korzystne, inne nieszkodliwe, zdarzają się jednak i takie, które mogą czempiona osłabiać. Choć takie dary mogą uczynić z czempiona chaosu niepokonanego wojownika, to mogą także przemienić w bezrozumny pomiot chaosu. Nawet nadludzko odporne ciało kosmicznego Marine ma ograniczoną wytrzymałość, zwłaszcza kiedy idzie o zepsucie wywołane działaniem naturalnych mocy. Jeśli ta granica zostanie przekroczona, kosmiczny Marine staje się pomiotem chaosu. Groteskowym, bełkoczącym bez ładu i składu, bezmyślnym stworem. Większość pomiotów umiera szybko, gdy ich powykrzywione ciała rozrywa niepohamowana mutacja. Te, które przeżyją, błąkają się po demonicznych planetach porzucone tam przez członków band, do których wcześniej należały. Zdarza się i tak, że zostają przysposobione, by służyć swym dawnym podwładnym w charakterze bojowych bestii. Na końcu trzeciej drogi, którą może podążyć czempion chaosu, czeka nagroda, dla której podejmowane jest całe ryzyko, dla której czempion poświęca całe swoje życie. Chodzi o przemianę w demonicznego księcia. Ciało czempiona, które dostąpi tego zaszczytu, staje się niematerialną substancją osnowy, a jego życie jako śmiertelnika dobiega końca. Wyznawca chaosu po przemianie w demonicznego księcia staje się nieśmiertelnym, niezwykle potężnym wojownikiem, który będzie służył swemu bogu po wsze czasy. Niektórzy demoniczni książęta porzucają swych śmiertelnych zwolenników i przyłączają się do hord koszmarnych demonów, nękających planety w dowolnym miejscu czasoprzestrzeni. Inni pozostają na czele swych band przez wieczność, pławiąc się w uwielbieniu, jakim darzą ich sługi, i zdobywając jeszcze większe uznanie w oczach swych bogów.